miasto moje. Kochani, kończymy jednak tegoroczną zimę w mieście, tą, która no właściwie jeszcze trwa, bo jeszcze jesteśmy w akcji Zima w mieście. Będziemy organizować kolejne, natomiast jednocześnie będziemy się starać, żeby nawet ta codzienność warszawska, ta pozaszkolna, też przynajmniej od czasu do czasu była dla Was interesująca. Natomiast sądząc z Waszej energii, to podobało się to, co przez dwa tygodnie robiliście, tak? No to bardzo fajne. To myślę również, że również bardzo Wam się spodoba to, co na dzisiejsze spotkanie przygotowały Wasze koleżanki, Wasi koledzy, bo będzie to, jak głosi plotka,
coś niebywałego, coś, czego sala kongresowa jeszcze nie widziała. Po co za mną biegniesz? Trzeba było zostać na próbie. To ma być próba? No daj spokój. W ogóle to nie słuchaj tego, co mówi Aldona. Nie warto się tym przejmować. Łatwo ci mówić. Ty nie jesteś żółtkiem. Ty też nie. Sam słyszałeś. Słyszałem. I bardzo mi przykro z tego powodu. A jak miał na imię ten chłopiec? Antek. On nie myślał wtedy o musicalu tak jak my, a nie o tym, jaki kto ma kolor skóry. A o czym? Nie wiem. O hełmie za ciężkim. O dziurawych butach. O odwadze ponad strach. Mój kolega napisał taki wiersz. Tam, gdzie stoi pomnik małego powstańca, spacerują codziennie ludzie. Rozmawiają o pieniądzach, polityce, pogodzie. Pomyślałem przez chwilę o hełmie za ciężkim, o dziurawych butach, o odwadze ponad strach. Zbieram swoje myśli, trudne jak życie. Zamykam je w dłoniach małego powstańca, aby mu pomóc zrozumieć miłość ponad ból, poświęcenie ponad życie. Chylę więc głowę przed jego bohaterstwem. Bohaterstwem ponad granice wyobraźni. Stare miasto, stare miasto, wiernie ciebie będzie strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać, albo w gruzach twoich lec. Trumna to luksus, zupa na gwoździu też luksus. Stare miasto, stare miasto, na 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 na. Mamy rozkaz cię utrzymać, albo na 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 na. Wiara się rozkropala. Wilczył się właśnie.